Witam Was bardzo serdecznie, z tym mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Omówmy World of Tanks. I dzisiaj będziemy omawiali sobie matchmaking, nowy matchmaking plus 3, minus 3, który sam opracowałem. Oczywiście tu na stówkę cofniemy, ale czekajcie, tu jest na stówkę, tu na górę i w tą stronę. Zajęło mi to kilka dni, jednak chciałem stworzyć taki matchmaking, który w 90%, 95% odpowiada temu, co chciałem, żeby było w WoCie. Wysłałem ten plan też do Wargamingu, zobaczymy, czy się uda, czy zatwierdzą go, czy będą potrzebne jakieś poprawki, czy w ogóle odtrącą. Jeszcze zobaczymy. No ale tak, zaczynamy. Żeby nie było długo czasu, żeby nie było za krótko, muszę sobie ustalić czas, ale z drugiej strony nie będzie za krótko, bo wiecie, jak ja czasami się umiem rozgadać 3-4 godziny. No więc zaczynamy. Tylko patrzę, jaki jest czas, ok. No więc tak. Po pierwsze, stworzyłem takie tabelki. Widzicie tu matchmaking, nowy matchmaking, dużą czcionką. Troszkę się napracowałem, ale efekt jest. No więc tak, pierwsza tabelka współpracująca zarazem z drugą. Tu widoczny tier czołgu, tiery bitwy od 1 do 12. A 12 tier bitwy, 11 i 12 wpływa jedynie na liczbę dziesiątek w bitwie. No więc tak, po pierwsze, jak to rozumieć? Pierwsze tiery losuje maksymalnie z drugimi. Następnie tak szybko przejdziemy. No pierwsze tiery maksymalnie losuje z drugimi, później tam zobaczycie, jak jest. No i tak, losowanie na topie, jak tiery pierwsze zostaną losowane na topie, to będzie 15 jedynek. Natomiast jeśli losowanie maksymalnie niekorzystne dla tych pierwszych tierów, to 4 dwójki i 11 jedynek. Natomiast losowanie korzystne maksymalne dla tych tierów pierwszych, to 2 dwójki i 13 jedynek. Następnie drugie tiery losuje maksymalnie z tierami czwartymi, czyli losowanie minimalne, najlepiej dla tierów drugich, to będzie 4 dwójki i 11 jedynek. Natomiast inne losowania, na przykład najbardziej niekorzystne, to 3 czwórki, 5 trójek i 7 dwójek. Albo 2 czwórki, 2 trójki i 11 dwójek. Trzecie tiery losuje od drugiego do piątego poziomu. Tak, od drugiego do piątego powinno być. Tak, trzecie tiery. Widzicie tutaj. No i tak, więc trzeci tier może wylosować 3 trójki na topie i 2 11 dwójek, albo 1 szóstkę, 3 piątki, 4 czwórki i 7 trójek, albo 1 szóstkę, 2 piątki oraz 11 trójek, 2 czwórki oraz 11 trójek. I to jest już, wkraczamy na matchmaking powoli, plus 3, minus 3 od tej tabelki począwszy. Następnie, czwarty tiery losuje maksymalnie z siódmymi. Najlepiej dla czwartych tierów będzie, jak wylosuje je 3 czwórki, 5 trójek oraz 2 siódemki. Ale może też wylosować 1 siódemkę, 3 szóstki, 4 piątki oraz 7 czwórek. Albo 1 siódemkę, 1 szóstkę, 2 piątki oraz 11 czwórek. Czekajcie, może ja to przybliżę, bo to i tak nieważne. A tak by było lepiej przynajmniej. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jeszcze przybliżymy. Jeszcze możemy przybliżyć. Na razie nas ta tabelka nie dotyczy. Jeszcze możemy przybliżyć, chociaż już nie, już bez przesady. W sumie nawet jedną do tyłu. Ok, troszkę przybliżone. Natomiast czwarty tiery może wylosować od drugich poziomów do poziomów, a to już było. Piąte tiery może losować od poziomów trzecich do poziomów ósmych. Piąte tiery. I tak, piąte tiery najlepiej dla piątek to, jak wylosuje 3 piątki, 2 czwórki, znaczy 5 czwórek oraz 7 trójek. Ale może być też niekorzystne dla nich losowanie, czyli na przykład 1 ósemka, 3 siódemki, 4 szóstki i 7 piątek. Lub też 1 ósemka, 1 siódemka, 2 szóstki i 11 piątek.
Natomiast szósty tier losuje od tieru trzeciego do tieru dziewiątego w tym matchmakingu. I najlepsze dla nich losowanie to 1 szóstka, 3 czwórki, 4 siódemki oraz 2 trójki. Natomiast niekorzystne to 1 dziewiątka, 3 ósemki, 2 4 siódemki i 7 szóstek. Albo 1 dziewiątka, 1 ósemka, 2 siódemki i 11 szóstek. Tiery siódme może losować od tieru czwartego. Tiery siódme może losować z tierami od 4 do 10 poziomu. Z tym, że tak jak wiecie, tylko 4 są brane pod uwagę, czyli albo od 4 do 7, albo od 7 do 10. Najkorzystniej dla tierów siódmych będzie, jak wylosuje je 1 siódemka, 3 szóstki, 4 piątki oraz 7 czwórek. Natomiast niekorzystnie 1 dziesiątka, 3 dziewiątki, 4 ósemki i 7 siódemek. Albo też 1 dziesiątka, 1 dziewiątka, 2 ósemki i 11 siódemek. Tiery ósme losuje od 5 do 11 poziomu i najlepiej jak wylosuje je 1 ósemka, 3 siódemki, 4 szóstki oraz 7 piątek. Natomiast niekorzystnie 1 dziesiątka, 3 dziewiątki, 4 siódemki i 7, 4 ósemki i 7 siódemek. Albo 1 dziesiątka, 1 dziewiątka, 2 ósemki i 11 siódemek. Tiery dziewiąte losuje od poziomu 6 do 12 tieru bitwy, czyli maksymalnie od 6 do 10. Najlepiej jak wylosuje tiery dziewiąte 1 dziewiątkę, 3 ósemki, 4 siódemki oraz 7 szóstek. Niekorzystnie 1 dziesiątka, 3 dziewiątki, 4 siódemki i 7 siódemek. Albo 1 dziesiątka, 1 dziewiątka, 2 ósemki i 11 siódemek. Natomiast tiery dziesiąte od 7 do 10 poziomu, 12 tier tylko bitwy, wpływający na liczbę dziesiątek. Najlepiej jak by wylosowało je 1 dziesiątkę, 3 dziewiątki, 4 ósemki i 7 siódemek. Albo 1 dziesiątkę, 4 jedną dziesiątkę, 3 dziewiątki, 4 ósemki i 7 siódemek. Lub też 1 dziesiątkę, 2 dziewiątki, 2 siódemki i 11, 2 ósemki i 11 siódemek. Ten matchmaking naprawdę ma coś w sobie, tylko powinno być tu 2 dziesiątki, ale tak się nie dało zrobić po prostu, żeby wszystko było ok. I tak, pierwsze tiery losuje od drugich do piątych, od pierwszych do drugich poziomów, drugie tiery od pierwszych do czwartych, trzecie tiery od drugich do szóstych, czwarte tiery od drugich do siódmych, piąte tiery od trzecich do ósmych, szóste tiery od trzecich do dziewiątych, siódme tiery od czwartych do dziesiątych, ósme tiery od piątych do dziesiątych, bo to 11 tier bitwy, dziewiątki od szóstek do dziesiątek i dziesiątki od siódemek do dziesiątek. Kolejne tabelki, jeszcze troszkę ich zostało, ale nie chciałbym przedłużać tego. Teraz porównanie matchmakingów. Czekajcie, jeszcze ważny jest opis tej tabelki, czyli tak. Losowanie na topie, to jest dany tier czołgu jest na samej górze. Losowanie najgorsze, dany tier czołgu na samym dole i ma niewiele maszyn podobnych poziomowo. Natomiast losowanie najlepsze, dany tier czołgu jest na dole i ma wiele maszyn podobnych poziomowo. Teraz ta tabelka porównanie matchmakingu, to na pewno będzie muzyczka, bez muzyczki sobie nie wyobrażam, żeby to było. Musi być muzyczka. Jeszcze porównywanie matchmakingów, chyba jeszcze bliżej można przybliżyć, tak? Jeszcze bardziej tam, żeby było komfortowo czytać dla wszystkich. Do góry i do góry, ok? Może nawet jeszcze, ale już się nie będę w to bawił. Porównywanie matchmakingów. Tu jest podział na aspekt, no czyli do czego to dotyczy, a tu matchmaking i poszczególne matchmakingi. Tylko tu błąd powinno być. Patrzcie, jak to powinno wyglądać, czekajcie. To powinno być wyglądać w ten sposób. Patrzcie, o tak. Sorry, że to na nagraniu robię, ale jednak trzeba to zrobić w ten sposób. I jak to się robi, czyli tak, w tym przypadku mi trzeba zaraz o tak to zrobić. Czyli biorę po prostu formatuj komórki. Tak na szybko, to musi być wszystko pięknie zrobione.
oraz wyrównywanie w tym przypadku, nie, obramowanie w tym przypadku, czyli bierzemy to, to i to, ok, i już jest tak, jak powinno być. Oczywiście to powinno być pogrubione, więc od razu pogrubimy sobie, ok. No więc tak. Czym się różni matchmaking plus 2, minus 2 od plus 3, minus 3, tu macie pokazane. W bitwie jednopoziomowej w matchmakingu plus 2, minus 2 jest 15 pojazdów, natomiast w plus 3, minus 3 tak samo 15 pojazdów. W bitwie dwupoziomowej minimalnie, czyli najmniej liczby, najmniej ilości maszyn, to jest 5, 10, 5 na samej górze i 10 na dole. Matchmakingu plus 2, minus 2, matchmakingu plus 3, minus 3 jest 4 na górze i 11 na dole. W bitwie dwupoziomowej maksymalnie, nie, najwięcej, matchmakingu plus 2, minus 2 jest 5 pojazdów na górze i 10 na dole, tak jak było poprzednio. Natomiast plus 3, minus 3, 2 pojazdy na górze i aż 13 pojazdów na dole. Bitwa trzypoziomowa najmniej. W matchmakingu plus 2, minus 2 jest 2 pojazdy na górze, 2 po środku, 11 na dole. Natomiast w matchmakingu plus 3, minus 3 jest tak samo. Bitwa trzypoziomowa maksymalna. Matchmakingu plus 2, minus 2 są 3 pojazdy na samej górze, 5 pojazdów na środku i 7 na samym dole. Tak samo w matchmakingu plus 3, minus 3. Bitwa czteropoziomowa minimalna. Żadna bitwa czteropoziomowa nie istnieje w matchmakingu plus 2, minus 2. Jednak w matchmakingu plus 3, minus 3 naprawdę jest już ciekawie. Dla wszystkich oczywiście korzyść, małe tiery mogą być większe, większe, jakie tam chcą, wyższe, inne, a najwyższe wszystko. Matchmakingu plus 3, minus 3, bitwa 4 poziomo minimalna. Na samej górze jest jeden pojazd, niżej jest też jeden pojazd, jeszcze niżej na środku są dwa pojazdy i na samym dole 11 pojazdów. Bitwa czteropoziomowa maksymalna nie istnieje oczywiście na matchmaking plus 2, minus 2, jednak plus 3, minus 3 jest jeden pojazd na górze, 4 pojazdy, 3 pojazdy niżej, 4 pojazdy jeszcze niżej i 7 pojazdów na dole. Błędnik typów pojazdów. Błędnik typów pojazdów to jest wahanie pojazdów danego tieru, znaczy danego typu pojazdów, o jedno w górę, jeden w dół. Przykład, w jednej drużynie jest 5 niszczycieli czołgów, to drugiej może być maksymalnie 6. No więc tak, w matchmakingu plus 2, minus 2 jest ten błędnik wynosi 1 i w matchmakingu plus 3, minus 3 też by wynosił 1. Max artylerii w matchmakingu plus 2, minus 2 to jest jego największą wadą, wynosi aż 3, natomiast plus 3, minus 3 tylko 1, bezwzględnie 1. Dalej, ilość map w matchmakingu plus 2, minus 2, nie wiem ile dokładnie było, to wstawiłem nie wiadomo x, natomiast plus 3, minus 3, 2x, ponieważ po pierwsze wszystkie stare mapy zostaną wprowadzone do gry po przerobieniu ich na jakość HD, tak jak widzieliśmy tam bagno czy kopalnie, no, do takiej jakości, plus jeszcze minimapka do jakości HD czy tam Full HD, troszkę to będzie trwało, ale w końcu to będzie dobre. I w matchmakingu plus 3, minus 3 bitwa jednopoziomowa na 10 tierze nie istnieje. Plutony mogą wahać się maksymalnie plus 1, minus 1 w stosunku do danego tieru. Tak jak mówiłem, czyli jak ktoś na 10 wlosował go 7 i ma w plutonie 6, no to tak może, ale już innych niższych tierów nie może. Wahania plus 1, minus 1. I wadą też matchmakingu plus 2, minus 2 jest to, że bitwy jednopoziomowe na 10 tierze są naprawdę beznadziejne. Idziemy dalej, czyli zasady matchmakingu plus 3, minus 3 tak opisane. Czekajcie, trzeba cofnąć. Minus zrobić, minus. Jeszcze raz minus, o. Teraz może być dobrze, chociaż nie, plus był dobry, o. Wszystko było widać, wszystko się pięknie mieściło. Do góry, o, do dołu widzicie. Okej, więc tak. Zasady matchmakingu plus 3, minus 3. Tu rodzaje bitew, tu sektory bitwy i tu różne części, tak? No więc tak. Zasady matchmakingu plus 3, minus 3. W bitwie jednopoziomowej na górze jest minimum 15 pojazdów i maksimum także 15. I wszędzie tu jest 15, więc tu nie patrzymy, bo to bitwa jednopoziomowa. Natomiast w dwupoziomowej na górze jest 2 pojazdy. Na górze minimalnie 2 pojazdy, maksymalnie mogą być 4. Środek i środków nie ma, bo to dwupoziomowa. I na samym dole minimum jest 11 pojazdów, a maksimum aż 13, więc naprawdę jest super.
Bitwa trzypoziomowa. To najwięcej pojazdów na samej górze, może najmniej pojazdów 2. Najwięcej 3 pojazdy. W środku jest minimum 2 pojazdy, natomiast maksimum 5. I w bitwie 3-poziomowej matchmakingu plus 3 minus 3 w dole jest, na dole jest minimum 7 pojazdów, a maksimum 11. I teraz najważniejsze, bitwa 4-poziomowa. Na górze minimalnie jest jeden pojazd i maksymalnie jest jeden. W środku minimalnie jest jeden, a maksymalnie są 3. W środku kolejnym drugim maksymalnie jest, minimalnie jest, są 2 poziomy, 2 czołgi danego tieru. Natomiast w środku drugim na maksa są 4. Na dole w bitwie 4-poziomowej może być minimum 7 pojazdów, a maksimum 11, więc naprawdę to są wartości superowskie. Myślę, że was nie zanudziłem, a raczej to wszystko, tak jak patrzę. Patrzcie, jak to wygląda tak, o. Wszystko naraz pięknie. Patrzcie, o, tak to wygląda, może troszkę się cofnąć, teraz troszkę plus. Plusik, widzicie, tak to pięknie wszystko wygląda. Myślę, że zapamiętacie ten po prostu matchmaking, co ja tu wymyśliłem, i zobaczymy, jak to pójdzie. Może mam jakieś dam linki czy screeny do zdjęć, jakoś to zrobię, albo po prostu z filmiku jeszcze zobaczę. No więc myślę, że wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i łapujcie. Do zobaczenia do kolejnych tego typu odcinków. Mam nadzieję, cześć.